Witajcie moi drodzy na krótszym kanale. Gramy sobie znowu Valheim. Tym razem już nie takie a la pre-alpha, beta testy i tak dalej, tylko już sobie faktycznie działamy na jakimś serwerku. I jestem na serwerze krótszego kanału. Tak się składa, że założyliśmy tutaj serwer i działamy sobie. Ze mną jest Wicki a la Wic. Nie wiem, zmienił nazwę postaci na Wic. No i podrążyliśmy sobie od spawnu kawał drogi, generalnie od spawn pointu gdzieś na północ i tutaj budujemy sobie jakiś tam obszar działania. Więc ja mam nową, kompletnie nową postać. Jeśli ktoś jest tu zainteresowany, to wgrałem sobie parę modów graficznych, m.in. reshade, żeby to wszystko piękniej wyglądało, a także HD mod, żeby to też miało ręce i nogi, żeby nie była taka solidna pikseloza, nie? Więc wygląda dużo lepiej. No moja postać jest nowa. Mógłbym kontynuować grę tą starą postacią, co tam grałem na odcinkach, nie wiem, rok temu. Ten czas tak szybko zapiernicza. No, ale stwierdziłem, założę nową postać i będę się po prostu nią męczył. Więc się nią męczę, bo jest naprawdę topornie się gra. Bardzo topornie. Akurat na waszą niekorzyść zapada zmrok, więc będzie tutaj G widać. No, ale przybyliśmy kawał drogi, szukaliśmy miejscówki, gdzie by tu znaleźć miejsce i znaleźliśmy fajną miejscówkę nad oceanem, całkiem niedaleko spawnu, jeszcze na terenach łąk i tutaj tak stwierdziliśmy, że się zbudujemy. Była mała chatka, tą chatkę zaanektowaliśmy, tylko żeby mieć punkty spawnu. Tak jak tu widać, wejdziemy sobie do chatki, są dwa łóżka. No wiem, że to wygląda syfiasto, no co wam poradzę, nie? Jest syfiasto, jest taka tymczasowa skrzynka, jest taki mini warsztacik, żeby się tu troszkę fajnie, że tak powiem, rozgościć na początek. No i zaczęliśmy budowę, więc ja rąbałem drewno, cały czas rąbałem drewno, a Wicki tutaj kulturalnie zaczął coś rozbudowywać. I widzimy już, że on tu, o Boże, chwilę mi nie było, a on już tutaj ładnie postawił. Postawił i warsztat, skrzynkę akurat ja postawiłem i tutaj dorzucam mu za każdym razem jakieś rzeczy, żeby mógł tu budować. No i zbudował już całkiem sensownie, ładnie wyglądający budyneczek. Tutaj nawet ładnie przyzdobił. Możemy użyć drewno, możemy upiec coś. Więc ja bym tutaj wrzucił, użyj drewno. Paliwo się skończyło, brakuje drewna. No dobra, ale tutaj pieczemy coś, tak? Więc pieczemy mięsko, bo jest mi mięsko potrzebne do upieczenia. A on tutaj niech jako nasz taki murzyn, niech tutaj po prostu działa, nie? Tylko czekam, żeby się nie spaliło, więc poczekajmy sobie. Kto nie grał w Valheima, no to naprawdę nie będę nagrywał takich typowych podstaw, bo to nie chodzi o to, żeby podstawy pokazywać. Gra jest tak rozbudowana, że żeby nagrać w 100% taki fajny poradnik, no to by było dużo, dużo czasu, żeby zacząć od zera. Też mi szkoda na to czasu, bo najlepiej jest po prostu samemu sobie po prostu pograć, nie? Dobra, zarzućmy jeszcze mięsko. Ja tego mięska akurat mam dużo w ekwipunku. Pieczone mięso w sumie wypadałoby zjeść, więc mogę jedno mięsko zjeść, możemy zjeść jedną malinkę. Tutaj mięsko się gotuje, więc jeszcze wsadzimy. Od Wickaja dostaliśmy miecz czarnego metalu, więc to już jest taka wyżej levelowa broń. Niemniej jednak no sporo mi to ułatwia, jeśli chodzi o rozpoczęcie rozgrywki online, tak? On już tą postać miał tutaj wcześniej stworzoną, już widać pancerz ma. Ja też postać mam jedną taką bardzo mocno rozbudowaną, natomiast grubo sobie darowałem, żeby tutaj w to nie iść, bo naprawdę wiele godzin trzeba poświęcić, żeby tutaj coś zdziałać. Dobra, więc ja sobie tutaj grubo gotuję. Im więcej zjemy, im bardziej będzie różnorodny nasz posiłek, tym tego życia i kondycji będzie też więcej, nie? Więc my sobie tutaj skromnie działamy. On sobie tutaj kulturalnie wypoczywa. Mamy tutaj odpoczywanie, komfort trójkę, mamy odpoczynek, schronienie, więc wszystko, co potrzeba, na miejscu jest. Ja tu jeszcze doładowuję, byleby nam się nie spaliło, bo zdarza mi się, że mi się po prostu żarcie zjara. Okej, tu już widzę się ugasiło, więc troszkę tego ognia dorzucę. Niech się tu pali. Upiecz przedmiot. Już nie mamy więcej rzeczy do gotowania, a szkoda. A fajnie by było mieć więcej, nie? Tylko niech ten jeszcze rumsztyk, czy co to tu jest, się upiecze. I jedzonko mamy. Wicki sobie tu kulturalnie siedzi. Ja bym chciał podejść do warsztatu i zobaczyć, co ja tu mogę zrobić. Mogę zrobić strzały
nie mam rzeczy na łuk, bo nie mam skóry. Tak naprawdę ja zaczynam od zera, tak? Nie mam ani tarczy, ani... Nic nie mam. Mamy tylko... Co ja tu mam? Kamienny topór, młot, maczugę. W sumie to maczuga jest mi niepotrzebna, bo mam tutaj tak naprawdę miecz, więc maczugietkę to mogę sobie tutaj po prostu podarować. Mógłbym poulepszać rzeczy, ale są mi potrzebne pewnego rodzaju przedmioty tutaj, żeby działać. Więc tak naprawdę jedyne, co mi pozostaje, to skillować. Nie pamiętam, pod jakim klawiszem są skille. Chyba gdzieś tu. Maczugi, blokowanie, wszystko mam na zero, to tak, żeby wam pokazać, że faktycznie zacząłem od zera. No, nawet nie mam dobrego ciuszka, nie? Więc ja mu tu zostawię rzeczy, żeby on sobie tu na swobodnie budował, bo to jednak dużo czasu potrzeba. Ktoś musi te drewno zbierać, ktoś to musi wszystko przynosić, więc ja tutaj będę działał pod tym kątem, że będę te drewno mu przynosił, nie? Przy okazji będę levelował postać, zbierał jakieś żywice, nieżywice, no bo też chodzi o to, żeby tu mieć fajnie oświetlone, więc ja tu co jakiś punkt walnę jakąś pochodnię, żeby to fajnie było widać, przynajmniej na kanale, bo ja wiem, że na kanale to jednak na YouTubach wygląda troszkę gorzej, nie? No już słyszę, jakiegoś zgreda tutaj mi idzie. No chodź tu, chodź. Chodź do pancia, chodź do pancia. Dobra. Oko szarła. No jesteśmy na łąkach, więc tutaj powinno być w miarę bezpiecznie. Niemniej jednak okazuje się, że... No już moja postać nie jest taka potężna jak kiedyś, jakbyśmy się cofnęli na odcinki gameplayowe z Valheima, to tam już mieliśmy całkiem nieźle rozwiniętą postać. Ale to też wiele godzin było poświęconych, bo ta gra jest bardzo toporna. W sensie świetnie, że jest toporna, bo naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić, żeby cokolwiek osiągnąć. Natomiast jak się chce samemu działać i zbudować coś fest fajnego, to trzeba wiele setki godzin, żeby to naprawdę osiągnąć, nie? A tak jak się gra we dwójkę, czy tam w piątkę, dziesiątkę, no to jednak ten czas szybciej przebiega, szczególnie w późniejszym etapie rozgrywki, gdzie okazuje się, że zbudowanie zwykłego jakiegoś warsztatu kamieniarskiego, czy tam do przetopów stali, to potrzeba dryłowanie w tom i z powrotem, w tom i z powrotem i naprawdę ludzie nie mają na to czasu, więc jak jest 2-3 osoby, jeden przynosi drewno, drugi przynosi miedziuchny, trzeci przynosi, nie wiem, żarcie nam zapewnia. I tak wspólnie da się osiągnąć cel. Gra się stale rozwija, więc jest co robić. Ja osobiście zachęcam, żeby nie grać solowo, tylko dołączyć sobie na taki serwerek jak ten, na przykład krótszego kanału, prawda? I tutaj znaleźć swoją miejscówkę solową, fakt faktem solową, ale to powiedzmy gramy teraz w duecie, tak? Natomiast większość osób, które tu grają, grają sobie po prostu solowo i... No i nikt nikomu w drogę nie wchodzi, prawda? Każdy ma tam jakieś swoje zajęcia, jakieś swoje pole do popisu tego, co chce tam stworzyć. No i tak się dzieje, nie? Czasami jakieś ścinki są, jeszcze nie wiem czemu. Może dlatego, że mam te shadery wgrane, te mody. No ale ja chciałem, żeby ta gra też wyglądała troszkę lepiej, nie? Bo ja czerpię na przykład... radość z tego, że gra wygląda dobrze, że jest przyjemna w oglądaniu i w dotyku, że tak powiem, pod klawiszem myszki. Ale ładnie przyrąbałem, parę drzewek naraz spadło. Świetnie! To jest to, co chciałem. Czyli dwa machnięcia, a połowa roboty się robi sama za mnie. Gdyby tak w życiu było, to by było jeszcze lepiej. Dotykasz się jednej rzeczy, a wszystko eskaluje z automatu do przodu. No, więc ja na razie mam taką robotę, że sobie tu zbieram drewno. Jest kulturalnie i swobodnie, więc za bardzo się nie spinam nad kwestiami jakimiś wykonawczymi. Wiadomo, że te rzeczy wymagają ogromnej ilości czasu, tak? No bo widzicie parę drzewek, które porąbię, to tak naprawdę... Chodź tu. 137 damage'a, no. Więc to, że ja tu porąbałem tych parę drzewek, no to zobaczcie, dopiero jeden stack mam, 50 drewna. To jest nic. To jest nic. Ledwie rąbiemy ile? 8 minut. A to się nada tak naprawdę tylko na parę ścian. Więc ja potrzebuję tego drewna narąbać dużo. Ale tak jak widzimy po skillach, prawda? Trofeum z jelenia dopiero mamy, jeszcze nawet bossa nie zabiłem. Rąbanie drewna na 21 poziom. Powinniśmy to mocno wymaksować. O ty dziadu.
mocno musimy skille wymaksować, więc ja tu będę poświęcał bardzo dużo czasu, jeśli chodzi o zbieractwo. I też nie będę wszystkiego nagrywał, bo jak ktoś tutaj wbije na kanał i będzie chciał poglądać materiały z Valheima, to to będą prawdopodobnie skoki czasowe, tak? Czyli coś tutaj wam pokazuję, że coś tam działam, że coś tutaj sobie grzebię, jest fajnie kulturalnie i potem nagle okazuje się, że następny odcinek zobaczycie dużo godzin do przodu, bo nie widzę sensu pokazywać wszystkiego. Chociaż wiem, że wielu z was taki gameplay lubi oglądać, no to jednak stracicie troszkę tego, no bo to jest nuda, nie? Bo tak jak teraz będę czaskał przez pół godziny, to nie będę nagrywał 5 odcinków półgodzinnych, w których po prostu czaskam drewno. Dobra, coś mi tutaj widzę, że nie chcę zbierać tego drewna. A, jestem przeciążony. No dobrze, przeciążony, ale nie w ciąży, więc mogę to drewno podnieść. Okej, przynoszę wieści. Kruczek mi tu przyleciał. Więc na razie sobie kruczka olejemy. Już i tak topór mam zniszczony, więc muszę podejść po prostu nasiona. Jeszcze tu mam... Czy ja te nasiona... ale mi się zapowietrzył. Dobra, nic nie jestem w stanie więcej... My tu mamy nasiona buku. Już jestem fest przeciążony, nawet nie mogę się poruszać. Kamień mogę odłożyć. Żywice. Drewno musiałem wyrzucić, no bo nie jestem w stanie tego wszystkiego ponosić. Pytanie brzmi, czy na przykład stosu drewna nie mogę zrobić. Gdzieś tu był stos drewna, jest stos drewna. Ja te stosy drewna tutaj gdzieś postawię. Może tu, o. I on niech sobie to zbiera. My sobie z kruczkiem zagadamy. Starożytne nasiono. Czyli to jest na bossa. Dobra, ja bym chciał zwykłe nasiono, na przykład to. Pod siódemką. Na czym chcesz użyć nasiona buka? No nie wiem, chciałbym je posadzić, ale widzę, że... Ja już też nie pamiętam tych mechanik, no musicie mi wybaczyć. Dawno nie grałem w Valheima. Gra jest świetna, jest fajnie dopracowana. Jeszcze jak się mody powgrywa, to naprawdę gra się dużo, dużo przyjemniej. Warsztat wymaga dachu, czyli tutaj warsztat jest pokazany tylko, żeby sobie miejsce, że tak powiem, zabukować, żeby móc budować. A ja tymczasem muszę iść dalej drewno łupać. No i tak naprawdę pierwsza część budowania polega na tym, że jeden zbiera drewno, a drugi buduje. No bo gdyby tak chcieć fajnie to zintegrować, no to uwierzcie mi, no nie da rady. No, zabrałoby to dobre 4-5 odcinków, żeby to wszystko fajnie nachapać. A jak się jednak pracuje w grupie, to jeszcze mamy dwuosobową grupę, tak? Ale gdyby była grupa, nie wiem, 5-osobowa, to praktycznie w godzinkę da się postawić już całkiem solidnie wyglądający takie zaplecze robocze, tak? I jakąś farmę, i jakieś jedzonko, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko by dało radę w godzinę. Natomiast w tym momencie ja już sam rąbię te drewno dobrą godzinę, plus jeszcze miejscówkę, żeby znaleźć. To też nam zabrało z pół godziny, więc gra jest czasochłonna. I nie powiem, relaksuje, prawda? No bo jest bardzo przyjemna, muzyczka też jest fest przyjemna. Mi to sprawia przyjemność. To jest taka odskocznia od codzienności, gdzie każdy ma jakieś swoje zajęcia i nagle można sobie zrobić fajnie przerwę na kawę, wejść na Valheima. Gra się też szybko ładuje, więc tutaj pod tym względem ja jestem bardzo zadowolony i uspokojony, nie? Dobrze, jeszcze porąbiemy troszkę drzewa. Ty dziadu, ty rozpustnik jeden mnie tu atakuje. Przy okazji tej takiej solidnej wyrąbki robię sobie miejsce, żeby swoją chatę postawić, bo ta mimo, że wygląda jako wspólna chata, to prawdopodobnie to będzie chata Witzkaja, który no tutaj początkowo będzie mi współdzielił tutaj te 4 metry kwadratowe, które tam zbudował. Niemniej jednak na później będę musiał postawić swoją własną haciendę, dosyć taką solidną. Ja już wiem, że ja będę chciał postawić sobie piętrową haciendę, bo ja lubię mieć piętrowe chaty. Co też można było widzieć na poprzednim materiale z Valheima. Ja tam już budowałem takie skomplikowane struktury, że tam było przejście na piętro, z piętra przejście do budynku drugiego,
Tam jeszcze kombinowałem z piwnicami, pod piwniczeniem na jakieś farmy schowane. Więc naprawdę działać można grubo. A jeszcze się naoglądałem na YouTubach różnych takich dziwnych, ciekawych rzeczy, że niektórzy potrafią zbudować budynek i w tym budynku schować jedną dziurę, gdzie tam jakąś drabinę stawiają i nagle się okazuje, że robią podziemne korytarze, nie? Więc to jest w ogóle szacun. Szacun za to, że ktoś ma w ogóle tyle czasu, że można coś takiego zbudować. No to jest dla mnie po prostu masakra. Przydałyby mi się lepsze narzędzia do pracy, przydałby mi się lepszy skill. Na to potrzeba też czasu, więc ja sobie tutaj na spokojnie podchodzę do tematu. Staram się podchodzić właśnie tak, jeżeli kłody na przykład spadną, to żeby za jednym strzałem dwie naraz. Te akurat niefortunnie mi tu spadły, więc biję po jednej. Ale trzeba uważać, żeby mnie jednak śmierć tutaj nie zjadła. Też stamina mi tutaj pada, więc może coś byśmy zjedli. Co my tu mamy? Mięsko, więc może malinkę, może miód. I troszkę jednak tej kondycji podbijemy do przodu. Też pozwoli mi na większe łupanko. Ok, zahaczmy od tej strony. No i jednak mnie dziabła ta kłoda. Nie chciałem, ale wyszło jak zwykle. Dobra, drewna mamy całkiem sporo, ile tego drewna nazbierałem. Jeden stak, teraz prawie drugi stak. No niestety, topór jest kiepski, więc musimy się narąbać tego drewna. Tak naprawdę, ja tutaj nagrywam gameplaye, więc jak pokazuję coś, to pokazuję bez cięć. Nie będę robił cięć na rąbanie. To jest gameplay. Jeżeli coś ciekawszego będzie się działo, jakieś inne będę miał plany, to na nowym odcinku, na przykład na następnym odcinku już pokażę wam jakieś wyjście gdzieś tam w plener, gdzie będę chciał coś osiągnąć. Więc dzisiejszy odcinek to jest tylko rąbanie i taka dyskusja jałowa, gdzie też chciałbym poznać wasze opinie na temat tego, jak się rozbudowywać. Może macie jakieś tam propozycje, co by ciekawego postawić, czy port, czy zamek, czy z kamienia, czy z drewna. No wszystko jest tutaj, że tak powiem, otwarte, nie? Ja tutaj gram na bieżąco, na równi z waszymi, powiedzmy sobie, komentarzami, plus minus tydzień, bo to zawsze jest tak, że jak odcinek oglądacie dziś, to znaczy, że ja go prawdopodobnie nagrałem tydzień wcześniej, bo no uwierzcie mi, jak mam wolną chwilę, to nagrywam po prostu 5 odcinków naraz. I tak to też to wygląda, że potem daje planowanie uploadów, to się tam gdzieś uploaduje, gdzieś się tam przetwarza, to trwa parę godzin, no bo jednak staram się Full HD nagrywać, nie? Więc to nie jest tak, że uploaduje i jest, tylko to wszystko się musi jeszcze tam ładnie pokonwertować na YouTubach, więc zawsze sobie daję takie 2 dni zapasu. Więc nie dziwcie się, że to co piszecie dzisiaj w komentarzach, tak naprawdę jestem w stanie odebrać, znaczy odbieram od razu, gdzie napiszecie komentarz, ale jakby wasze wypociny mogę wdrożyć dopiero za kilka odcinków, które zobaczycie pewnie tydzień później, nie? Ale takie są realia, nie? Cóż wam poradzę? Dobrze, drewna nazbierałem, teren wyczyściliśmy. Jak tu przybyliśmy, to całe było zalesione, a teraz jest ładnie wyrżnięte w pień, więc jeżeli jeszcze sobie ten teren wyrównamy, gdzieś tu postawimy port. Ten mały domeczek na pewno rozbiorę, bo jest taki dosyć niefortunny. Ten domeczek jest taki, bym powiedział, wręcz tymczasowy. Te kamienie też bym tu powyżynał, gdzieś tu farmę postawił. No, plany mamy spore. Plus jeszcze łódkę trzeba zrobić, żeby jednak się... O, tu za twarde mamy rzeczy. O, to z brzozy. Brzozy jeszcze nie mogę tutaj uszczknąć. Wypadł leszczu mi tu, jest mój teren. No i coś widzę, postać nie chce podnosić przedmiotów. Chyba jestem przeciążony w miarę, ile mam udźwigu. 299. No dobra, więc ja tutaj dostawiam mu tego drewna. On sobie to potem przynosi. Czy mam shishinie? Co to jest shishinia? Shishinia? Nasiona buku chyba to. Szunie. Przyszunie. Coś mu tam rzuciłem i to mu mogę rzucić.
Nie wiem, co to jest Szyszunia, co on tam chciał. O, piany to do domu. To jest za twarde drewno. Nasiona brzozy. O, tego nie miałem jeszcze. No i tutaj widzicie, sporo rzeczy nazbieraliśmy. No ja teraz będę tak naprawdę dobre parę godzin siedział i starał się... ty leszczu mnie tu atakujesz, ty świniaczku. Ty mały prosiaczku niedobry. Dobra, skóry. Skóry się przydadzą, bo też nie mam żadnego pancerza. Mam tak naprawdę najbardziej podstawowe przedmioty, jakie się da, nie? Czyli zwykły, co to jest w ogóle za topór? Kamienny topór, najzwyklejszy młotek, maczugę, którą tak naprawdę mogę zutylizować, bo na co mnie to, skoro mam ten lepszy miecz, nie? No, ale to wszystko jest rzeczy podstawowe i przez to ten czas wydobywania niektórych przedmiotów jest bardzo mocno okrojony, więc staram się jak najszybciej tutaj osiągnąć wyższy poziom, żeby też niektóre aspekty robocze przyspieszyć. Natomiast mam tu bardzo silną konkurencję, jeśli chodzi o wykonawstwo, bo nie jesteśmy tu tylko we dwójkę sami. Tutaj jest tych graczy dosyć sporo, niemniej jednak każdy to są takie osoby powiedzmy 30+, więc też mają mało czasu na granie, mało czasu na spędzanie czasu, więc wspólnie umówiliśmy się na to, że nie będzie żadnego griffingu, ani żadnego takiego wzajemnego, że tak powiem, psucia sobie rozgrywki, więc jeżeli my sobie tutaj coś fajnie, swobodnie budujemy, tak też ten teren zostanie na spokojnie, przetrwa powiedzmy moje 3 dni nieobecności w grze, więc nikt mnie tu nie okradnie, nikt mi chałupy nie spali, mogę się czuć bezpieczny. Ja osobiście nie lubię rozgrywki multiplayer, która polega na wzajemnej rywalizacji, bo już niestety czasu jest coraz mniej na to, żeby sobie fajnie, swobodnie pograć. Tak jak na przykład Rust, gdzie człowiek jak coś zbuduje i nie wejdzie jeden dzień, to potem wszystko, co wypracował, przepada. Tutaj tak nie będzie, tutaj będziemy sobie wspólnie budowali, a nawet bym powiedział, na tyle pozytywna atmosfera, że jeżeli ktoś zauważy, że gdzieś mi tam w murze powstała dziura, to sam przyjdzie i zbuduje mi odpowiedniego rodzaju tutaj umocnienie, żeby w razie czego, w razie mojej nieobecności, mnie tu jakieś potwory nie rozkradły. Więc tyle, jeśli chodzi o ten pierwszy wstępny odcinek z Valheima z wersji, to nawet nie wiem, która jest wersja, chyba 0.22, coś takiego. Jest fajnie, powgrywałem mody, żeby też wam się lepiej oglądało, też staram się nagrywać Full HD 60 fpsach, żebyście też mieli jakąś przyjemność, widzicie, z tej rozgrywki. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tej serii. To będzie taka seria troszkę pokrojona, ale co odcinek coś nowego się pojawi. Tak, żebyście chociaż wspólnie tutaj ze mną coś pokomentowali i wrzucili od siebie, jeżeli wam się nudzi. Tyle, 20-minutowe odcinki wystarczą. Dzięki za oglądanie, do następnego i czekam na komentarze. Cześć.